W Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Dębnie już po raz ósmy zbierano datki na renowację zabytkowych nagrobków znajdujących się na tej nekropolii. Z inicjatywą w tej sprawie wyszło Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie. Pomysł zaproponowała pani Lidia Luchter-Krupińska, ówczesna kustosz Muzeum Zamek w Dębnie, ponieważ pomysł wychodził naprzeciw potrzebom znajdujących się tutaj w złym stanie zabytkowych pomników nagrobnych. Postanowiliśmy go realizować, zakupiliśmy puszki kwestarskie i przystąpiliśmy do poszukiwania, do zachęcania osób kwestujących. W tym roku po raz drugi z rzędu zbierano pieniądze na renowację pochodzącego z 1867 roku pomnika nagrobnego świętej pamięci Franciszka Gale, którego koszty konserwacji wyniosą ponad 32 tysiące złotych. Odwiedzający cmentarz w Dębnie jak zwykle bardzo życzliwie potraktowali inicjatywę stowarzyszenia. Zainteresowanie było na tyle duże, że jak twierdzili kwestujący, puszki wypełniały się szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Dotychczasowe efekty kwesty, w której od początku bierze udział wiele znanych i popularnych w gminie osób, były więcej niż dobre. Z roku na rok odwiedzający najstarszą w gminie nekropolię, która w 1980 roku została wpisana do rejestru zabytków, wykazywali się coraz większą hojnością, co pozwoliło regularnie ustanawiać nowy rekord kwesty. Dzięki temu renowacji poddano już kilka zabytkowych nagrobków. Pieta to nagrobek, który odnowiliśmy jako pierwszy. Stan piety był bardzo zły i wymagał pilnej interwencji konserwatora, wobec czego postanowiliśmy, aby ten pomnik odnowić po pierwszej kwestie. Pierwszą kwestię zorganizowaliśmy w 2005 roku i wówczas wyniki tej kwesty, aczkolwiek nie pozwalały na pokrycie wszystkich prac, stanowiły wkład własny do pozyskania pieniędzy z funduszy zewnętrznych, konkretnie od Starostwa Powiatowego w Brzesku. Nagrobek, który znajduje się w tle, to nagrobek świętej pamięci Stanisława Chodackiego. Został odnowiony w zeszłym roku z pieniędzy pochodzących z kwesty, ale także z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten nagrobek odnowiliśmy także dlatego, gdyż znalazła się rodzina osoby, dla której został wystawiony i również chętnie wspierała tę inicjatywę. Tegoroczna kwesta, w której uczestniczyło ponad 20 osób, rozpoczęła się już o 7:30 i była prowadzona aż do zmroku.